Papen My G. Czy go wyjąć? No wyjmij go. Mówisz? No. Patrzyłem w ogrodecie, ty, kur... Delikatnie tylko, kur... I co to jest za ptak? Bażant. Ptak Borysuka miałem, ale nie ma. Skąd to masz w ogóle? Tu tego, w ogóle babci stało to w chacie. A że babci nie ma, już to wiesz. Bo to wyrzucam. Nawet choć może wyrzucić to, nie, ale ch... W chacie takie coś. Chciałem w ogóle pokazać psu, to jak zaczął wąchać, musiałem go porzucić na szafkę. Musisz sobie zerknąć w necie, bo taką bym ci chłopie gówna nie niósł. Patrzałeś w ogóle w necie? Teraz sobie tak zerknąłem, wiesz, to różnie, jest od 50 zł, 30. No i ten co tam czasem to jest za chyba 1669 nawet. Ale to jest prawdziwy bażant? A czyli żywy nie jest, nie? No nie. No ale prawdziwy dziadek mu się tam kiedyś tym kurde jarał kurde, nie? Nie wiem, czy w ogóle takimi rzeczami można handlować w sumie. Czemu, nie? Chyba tak. No. Na OLX jest, na Allegro jest. Szczerze mówiąc, stary, nie mam pojęcia, nie? Ile mógłbym dać? Pierwszy raz ktoś przyszedł z bażantem. Dlatego ci kurde dzwoniły. No ja mówię, kurde, chłopie, stówka już. Nie. No a ile? No nie, kurde, 20 zł przecież, stary. No dwie dychy właśnie. No pięć dyszek i chuj. Masz za 50 zł jednego do kupienia. Potem kolejny jest za 70 zł. No to te 5 dych. I jest si kalafo. Tam droższe są. Za stówę też jest. No to te pół. No nie będę przecież wracał za dwie dyszki. To jest OLX. Ja tam nie sprawdzę, czy to się sprzedaje w tej cenie, nie? No za dwie jawki to nie. No mordo, to nawet szkoda paliwa. A na archiwum Allegro sprzedano przez kup teraz za 5 dych. No to nawet chopy flaszka 0,7 jest za 5 dych. No to gdzie do za dwie dyszki to nie, no morda. Sprzedano w licytacji za 5 dych. Kolejne sprzedano w licytacji za 52. Nie było ofert kupna za 65 zł. Nie było ofert kupna za 80 zł. Nie było ofert kupna za 80 zł. Dobra, zbijmy z tych 5 dych do 3,5 i bez sensu zbędnej gadki. 35. 3 dyszki. 3,5, żeby jeszcze zapojkę kupić. No dobra. No to kurde 4 dyszki, żeby równe były. Dwie dyszka na jedną nogę, druga dyszka na drugą nogę i bez sensu równych żadnych. Czyli 30 jednak. Kurde, dawaj te kurde 4 dyszki, no. Nie będziemy robić za to, nie? 20 na jedną łapkę i 20 za drugą łapkę i... No dobra, wydaje mi się, że on jest trochę ładniejszy niż te najtańsze, które się sprzedały, wiesz? No. Więc może rzeczywiście 4 dyszki można dać. A tam sobie wrzuci rodzieczego, to nawet będzie ładnie stał u was, nie? Ale mówię ci, no jeśli ktoś będzie ten, to biorą ludzie takie coś. No nie będę tego, wiesz, tam kurde... Zadbany jest, nie? No ładny jest. Właśnie w tym jest, że jest ładny. Dobra, mordko, piszmy to, bo widzę, że ten. Dobra. Proszę cię bardzo. Ja je w sumie wczoraj wyciągnąłem, bo mam po prostu z Bluetooth. To jedyny minus właśnie Bluetooth nie ma. W pełni sprawne, mało używane jest. No właśnie ona, no nie ma nic, co by musiało być. Czyli chociaż pendrive albo karta pamięci, wiesz? A płyty AUX, przeżytek. Nie wiem, ktoś sobie wrzuci nawet. Do radyjka posłuchania czy coś. Fajnie zbiera ogólnie, bo w Gorzowie udało mi się radio z Niemiec nawet złapać. Jak chcesz, możemy nawet do fury podejść, przetestujemy je. Koło stówy je chyba widziałem na necie. Są wystawione. A co tam u brata słychać? Jakiego brata? No jako dzięki, nie? A, no tak, słyszałem. Ostatnio właśnie byłem u tego, u Kuby. Kuby, tak? No. Ja zdementowałem plotki, no bo to piąta woda po kisielu, w sensie nieznana mi w ogóle. Rodzina ani nie, w sensie to nie jest rodzina, ale dużo osób się pyta. Ostatnio nawet w Gorzowie byłem na wartowni w środek nocy. Jakiś gościu do mnie, o siema, występowałem bardziej, jak tam twój brat? Ja mówię. Ale tak to. To na spokojnie. Powiem ci, no dla mnie to jest takie radio zapchaj dziurę, nie? Czyli po prostu jak ktoś ma dziurę w tym, to wiesz, no. Sobie włoży i ładnie wygląda, nie? No bo mało kto korzysta z płyt w aucie teraz i nawet telefony teraz, nie wiem, ja mam S23, tu nawet nie ma jacka, stary. No. Nie puszczę z telefonu muzyki na tym, nie? Musi być Bluetooth. No ja u siebie też nie mam. Także... Ale co ci powiem jest fajnego, jak można takie radio... No bo to jest dobre radio Sony z dobrą... Weź tylko za mnie drzwi, bo strasznie ten... Wiesz, jest dobre jakościowo, dobrze grające, nie jakiś Chińczyk. I są normalnie moduły, wspinasz w AUXa na Bluetooth, takie malutkie, to chyba z 20 zł na Allegro. I masz, wiesz... No ale dajesz stówę i masz radio z Bluetooth, to jest bez sensu, nie? W ogóle. Ile byś mi chciał dać za to? 10 zł. Nie, no tak to nie... 5 dyszek? Najchętniej to bym nie brał go w ogóle. Już przyjechałem, jeszcze wiesz, leży mi się, wala. Kurce. Nie, no dwie dyszki mogę zrobić maksymalnie. Daj trzy, jak na paliwko, chciałbym. Żebym miał chociaż. Bo ja ze strzelec. Czy to paliwo się drożej wyszło?
Aktualnie furkę mam taką, że mało pali. A poza tym i tak byłem u znajomego. Kompaktem jedziesz dalej? Nie, kompakt, w kompakcie się skończył silnik finalnie. Kompakta sprzedałem. Potem kupiłem sobie Matiza od dziadka, który jeszcze wojnę pamiętał. Matiz z przebiegiem 60 tysięcy. Taki samochód, nic się tam nie działo, nówka. I dziadek w strzelcach we mnie na pełnej wleciał z podporządkowanej. Twój dziadek w ciebie? Nie, nie mój, po prostu jakiś dziadek, wiesz, losowy, aha, randomowy. No, ja sobie jadę główną, a on na mnie w tego Matiza. Ja myślałem już, bo ze znajomym jechałem, odciągałem go, mówię, no nóg nie będzie miał chłop, ale Matiz zdrowy był, nic się nie stało. Nawet, kurde, telefonu nie wziąłem. Ale ostro został, cały przód zgnieciony, podłużnice, wszystko. Co ty gadasz? No, a teraz Audi kupiłem. Audi? No, a czwórkę z 1.9 TDI-kiem. Takie moje przygody. Co mogę powiedzieć z własnych doświadczeń? Nikt niech nie kupuje BMW z silnikiem N42, N46. Potrzebujemy klawiaturę gamingową. Coś takiego jest. Okej, okay, w jakim stanie to jest? No, możesz otworzyć sobie, zobaczyć. Dobra, a myszkę byś miał do tego? Jakąś bezprzewodową? Może. Też taką gamingową? To jest Razer Viper 8K. Jest Genesis Krypton 700. A tego Razera możesz pokazać? No, to jest ten Razer. A to jest na kablu, nie? Tak. Bez przewodowych nic nie masz? Nie, ta druga też jest przewodowa, ale był jeszcze jakiś Logitech, coś mi się kojarzy. Klawiatura, słuchawki, kierownica. O, to musiało się sprzedać widocznie. A ze słuchawek bezprzewodowych jakieś, ale nowe. Mhm. To są nówki, tak? Daj, zobaczę, bo w sumie nie pamiętam. Nie, tu widzę, że jest zdjęte, jeszcze było otwierane. No, ładnie stanie, zobacz sobie. Spokojne. Spokojne. Już otwarte. Dobra, to też wezmę. Ile to będzie? 169? 189. 358? To równego 350 może być. Słuchaj, ja chciałem przedłużyć mój zestaw. Przedłużyć? Mhm. Bo ja mam do 7 chyba, któryś, ale... 32 zł. Już ci płacę. Byłem ostatnio właśnie jak ten twój kolega był, ale nie miałem kasiury przy sobie. Mówię, dobra, to wpadnę jutro. Akurat stary klient się odezwał na kładzenie płytek, to trochę grosza znowu wpadnie. Czyli 8 i 10, 18 zł reszty for you. Dobra. I... powiedz mi, tutaj masz coś takiego... Tu Irwina, takie coś leży, nie wiem, czy to końcówki są do piętawki, czy co to jest? Tu w tej gablotce, o to, co to jest? No tak patrzyłem, ale tak gumka była spięta, nie wiedziałem, o co tu chodzi. Końcówki magnetyczne, no. To do wkrętarki. Czy coś takiego. Tu z tyłu jest folia przetroczysta, to... Tak. Pokaż mi, zobaczę, co to jest. Sobie. I to co, to wszystko za 10, nie, jedna sztuka za 10, tak? Mhm. Dobra, to niech sobie mam. Ale mogę zrobić taniej. Przylecę. No jedną musiał taką długą sobie wziąć, bo ja mam takie króciutkie, nie? Mhm. Dobra, jedną bym sobie wziął. Dobra. Jedną? No jedną, na razie jedną sobie wezmę, a później przylecę sobie, podokupuję, bo... Kurde. Czekaj, mam tu dychę teraz? Nie mam. A ile masz? 8. Może być. Dobra, 8. Ja mam wszystkie, to wiesz, gdzieś tam magnes wyleci. Stoisz na drabinie, wkręta wkładasz i wszystko wylatuje, nie? I kurczę. Słuchaj, do kiedy ja teraz mam to przedłużenie? Do 7 sierpnia. Czekaj. Okay. Bo miałem dzisiaj do 7 lipca. Do 11 sierpnia. A, do 11 sierpnia. A, no to sympatycznie. Dobra, to uciekam. A słuchaj, a to jest na sprzedaż, nie? To nie jest na sprzedaż, to jest współpraca. Tam są napoje, możesz się poczęstować jak chcesz. Koda. Ale takie lodówki wszędzie szukam. No. Żeby kurczę kupić, nie? Ciężko dostać, taką ale... Znalazłem od Red Bulla u Tomka Górnego na Złomie. No. Działającą, wszystko i mówię, Tomuś, ile za to mam? Nie, ona u mnie w biurze stanie, obieg. Kur... znowu się nie udało. A ja taką poszukuję, bym sobie w pokoju pod biurko stawił, nie? I niech sobie tam cyka, moja nie musi wiedzieć, co ja tam mam, nie? Zarobiłem czarną okleiną, zakleił szybę, żeby nie było widać, wiesz, nawstawiam już, nie? Fajna, podoba mi się ta lodóweczka. Możesz się poczęstować, tam dziczek jeden jest taki, bezkofeiny, cytrynowy. Nie, to jest bezkofeiny, cytrynowy, schłodzony. Jadę do brata mu przerzutki poustawiać w rowerze, bo nowy rower kupił i kurczę, ma rączki od hamulców tak wysoko. No. Że wiesz, musisz rękę oddzierać, żeby zało, one muszą być tak, na wprost, jak siedzisz na rowerze, tak na wprost, nie? Żeby hamować, a nie tam, tak. Jak to się nazywa? O Jezu, no końcówka magnetyczna, nie? No, okay. To są przedłużki, nie? Są przedłużki magnetyczne. Na wkrętarkę, nie?
Dlatego patrzę, bo u ciebie są długie, a ja mam krótkie. I nieraz jest tak, że... Przydaje się taka dłuższa czasami, nie? No kurde, kumpel ma taką, nie? I gdzieś nie możesz dojść, no, taką wielką. I gdzieś nie możesz dojść, to pięknie sobie na przykład przy podbitce, czy gdzieś tam ładnie sobie dojdziesz, nie? A krótką co? Albo ci bateria przeszkadza od krętarki, albo coś, chyba że masz łamaną prostą, że... No tak. Tak się dojdzie, nie? A takie... Takie długie się przydawają. No i często wypadają magnesy z nich. I końcówka ci wylatuje ten bit, nie? Nieraz chwycisz sobie w pas, pyk, masz trzy wkręty od razu, se dwa wierzysz i kręcisz, nie? A tak, kurczę, musisz każdego jednego wyciągać. A wiesz, jak te łapy pokute od krętów, nie? To patrz, co ja wczoraj przyjąłem. Do regipsów? No. Pewnie pistolet do kręcenia. Normalnie coś takiego masz, nie? A, to ty zakładasz. Widziałem to. Pyk. No. Tu sobie wkładasz taśmę i tylko lecisz tak. No. Jakiej to firmy masz? Festola pewnie. Festul, no. Nie musisz wkręta trzymać ani... Ja wiem, bo masz wkręty na taśmie. I lecisz, nie? Ja robiłem... Przewodowe. Ja robiłem z Makity. Też bezprzewodową, ale Makity, nie? A to jest podzastawione, czy... Na sprzedaż. Na sprzedaż. Ile to? Drogie, bo Festol jest droga firma. 1100. No, to jeszcze nie tak dwa drogo. Akumulatory, ładowarka, nie? O. I walizka. I walizka. A nie przyniósł ci nikt, kurde, odkurzacza do żyrafy? Nie. Kurde, potrzebuje odkurzać samootrząsaczem. Nie ma. Że jak wiesz, szlifujesz, on sam se filtr wyczepie, nie? No wiem, bo takie zwykłe to jest masakra, nie idzie szlifować, bo musi za każdym razem... A dawno mnie chyba pytałeś o takie odkurzacze, no, kiedyś się pytałem, no. Ja mam tego sprzętu nagibane, ale no co, no, żyrafy wszystko mam, ale nie mam odkurzacza, nie? Miałem taki mały, no to co, przeszlifujesz kawałek ściany, musisz wyjść, wysypać, w hitter wyczepać i jechać dalej, to jest nie robota, nie? Mam gry na Xboxa na sprzedaż. Nie wiem, czy jesteś zainteresowany, czy nie, ale mówię, przyjazdem jestem, wezmę. Jestem, ale super, za małe pieniążki, bo nie schodzą, wiesz? Okay. Zobacz sobie, jaka jest dysproporcja. Na PS4 jest chyba 5 gier, na Xboxa One jest chyba ze 100. No zależy, ile byś dał, nie? Chyba ja też nie liczę na kupę kasy, nie? Ale... Podychu. Podychu? To za mało. 4, 5. 6. Nie, jak po dychu to nie, to wtedy nie. Nie pali się, więc nie. Zobaczę sobie, może któraś jest droższa, ale no raczej to jest najnowszy Assassin? Najnowszy. No ja skończyłem, więc nie. Ale też ta Series X też jest. No. To troszkę inaczej. To też Series X. Tak, no. To jest na One. To też jest chyba na One i Series X też, bo to dostaje update taki online, nie? A, no to... To inaczej, bo tu mówisz, że na Xbox One masz gry, nie? No, a tu masz na Series X. One są X, na oba, nie? Series X i One, nie? O. Rozładował się, czy? Nie wiem. Co ci połączenie z bazą? O, jest. Nowa 129 zł na Ole. Taka używana, no w sumie to znaczy, że po zwrocie po prostu 9 dych. No to 4 dyszki by tu było za tą jedną. Okej. Okay. Potem też 4 dychy. To może być najwięcej wart. Zobaczymy. To jest ta najnowsza część, nie? Dobry. O, cześć. A ubraj się do samego koszulki. No co ty gadasz? Bracia Koala. To też 79 zł znalazłem na przykład, nie? Zakończonych. To też 4 dyszki za to. No tu na łana te by były po dychu, rzeczywiście. Chociaż... No. Reddit chyba droższy trochę powinien być, tak? Nie? Mi się wydaje przynajmniej. No 79 zł używany aktualnie. 58 zł używany nawet, nie? Mhm. No to dobra, tu 2 dyszki za to. I te po dychu, myślę. Możemy tak zrobić. No, nawet nowa 45 zł. I to pewnie podobnie będzie. No, też swoje lata ma, więc no. No, tu też jeszcze 2 dyszki mogę zrobić, dobra. Teraz wdzięczny, dzięki. Czyli tak, 40, 50, dycha, teraz 2 dychy, 40, 50 i tutaj miało być po 40, po 4, nie? No. 40, 80, 120, plus 50, 170. Spoko. 170. No i widzisz, dało radę. Dało radę. Dobra, dzięki pięknego dnia. Dzięki. Podzastaw. Podzastaw? No, ja bym tu u was już parę razy zastawiał go. Ile pan potrzebuje? Stówkę. Huawei P20 Lite. Nie ma problemu, stówka może być jak najbardziej. Nawet chyba u ciebie go ostatnio odbierałem, nie? Mhm. No. Huawei P20 Lite. Ile tam dalej jest? 45 dni? Proszę do, bardzo. Na odebranie? 36. Ile? 36. Lepiej zastawić, jak mam gdzieś latać, prosić się, żeby ktoś pożyczył, nie? No oczywiście, że tak. No. Ja łaski nie robię. To no. Przyjdzie kop, temu dam, nie? No, no. Jeżeli wszystko się zgadza. No i dobra. No, na razie. Dziękuję. Cię. Do widzenia. Tego, tak? No. Ona wszystko hula, nie? Myślę, że tak. Aha, to spokojnie. Myślę, że tak, okej. Nie byłem przy przyjmowaniu, także wiesz. Kuba był? Mhm. Ale raczej go sprawdził, bo z tymi ekspresami to rzadko kiedy. Nam przyjdzie ktoś sprawnego, zawsze sprawdzamy. Dobra, ile on tam stoi? Sprawdzić to chwilę? Już mówię.
A takie radyjka macie samochodowe? Jakieś radyjka samochodowe? Takie, że były z MP3 i w takiej znośnej cenie, że tak powiem? MP3 to znaczy co dokładnie? No albo na pendrive'a na przykład, żeby może było podłączyć, tylko że MP3 czytało. I to jest taki Kenwood, tak? Nie, Wordon, przepraszam. I jest na pendrive'a, na kartę pamięci microSD i drugiego pendrive'a, to trzeba rzucić i AUX-a, nie? 119. No i bajka. Piątki lotem elegancko od razu. Mm. No, komplecik, nie? Tylko wtyczka jest ISO, czyli standardowa, nie? No. Normalno. Tylko podłączyć i żeby hulało, nie? Tak, dokładnie. Dobra, to też. Idziemy. A ten ekspresik jest za 589. Coś tam zerwiemy jakąś tam końcówkę, coś tam, nie? Z tego stylu rzeczy. Do rady, czy nie bardzo? Mogę zaokrąglić tu do stówki, tu do 550, no będzie 650. No bajka. Może być? No, pewnie. Proszę bardzo. Dobrze. Ogarnę się, ubawię. Dobra. Czekam. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Dzięki. Do widzenia.